Witamy po przerwie w programie Praca dla Ciebie. Przed przerwą rozmawialiśmy o stanowisku telemarketera, jak pracuje telemarketer, na czym polega ta praca. Skończyliśmy na tym, ile zarabia. Marto, czy telemarketer może liczyć na stałą umowę, w sensie umowę o pracę na czas nieokreślony? Czy w ogóle telemarketer ma szansę na taką umowę? Tak, zdecydowanie tak. Wiadomo, że jest to uzależnione od polityki firmy. Ale tak popularne w tej chwili z mojego doświadczenia jak najbardziej tak. Znam firmy, gdzie od razu dostaje się umowa o pracę. Najpierw na czas próbny, na czas określony, a następnie na czas nieokreślony. Jak najbardziej praca jako telemarketer może być pracą stałą, zdecydowanie. Znam mnóstwo osób, które po kilka lat pracują w jednej firmie. To, co się mówi o wielkiej rotacji. No właśnie moje kolejne pytanie, że gdzieś tam panuje na rynku przeświadczenie, że telemarketer to jest stanowisko, które najczęściej rotuje. Co o tym sądzisz? Rotacja jest duża. Mhm. A ludzie dlaczego? Bardzo szybko przychodzą i bardzo szybko odchodzą, ale zazwyczaj, jeżeli ktoś już zostanie, pracuje zazwyczaj na stałe już, na długo. To jest kwestia tak naprawdę, to jest wiele czynników się na to składa. Właśnie kto najczęściej zmienia pracę, jeśli chodzi o te stanowiska? Bardzo często jest tak, że praca telemarketera jest pierwszą pracą, więc bardzo często 3/4 moim zdaniem pracowników to są studenci, więc oni gdzieś kończą studia i szukają czegoś innego, albo po prostu są gdzieś na początku ścieżki, swojej ścieżki kariery i jednak to nie jest to i odchodzą. Słuchaj, zawsze mnie interesowała taka rzecz, bo wielokrotnie gdzieś tam w pracy telefon dzwoni, ja już widzę, że call center, bo jakiś numer zastrzeżony, ktoś chce coś sprzedać i w kółko na okrągło, ja jestem zajęta, nie mam czasu. Jak się bronić przed telemarketerem? Ale czego się bronić? Może inaczej, co zrobić, żeby nie dzwonił? Zasada jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Wystarczy czytać umowy, które podpisujemy. Każdy z nas podpisywał umowę, podpisywałaś umowę z operatorem telefonii komórkowej. Oczywiście. I powiedz mi, co zaznaczyłaś? Wyraziłaś zgodę na przetwarzanie twoich danych w celach marketingowych, czy nie? No wyraziłam, bo nie było innej możliwości. Nieprawda, zawsze jest inna możliwość. Więc jeżeli wyraziliśmy taką zgodę, no to trudno, no to będą co, dzwonić, trafiamy tak? Do jakiejś bazy i mają tak, przyzwolenie, ta baza żeby jest potem nas męczyć sprzedawana, telefonem. Odsprzedawana i tak dalej. No. Ale gdzieś tam, proszę pamiętać, że telemarketerzy dzwonią do nas na nasze własne życzenie. To my nie czytamy umów. Telemarketer nie musi nam przeczytać jej przez telefon. Ale też trzeba trochę podejść ze zrozumieniem, bo ludzie strasznie się pieklą, nie lubią, jak telemarketerzy dzwonią. Ale to też jest ich praca, a każdą pracę trzeba szanować. Okej, dobrze. A tak jeszcze z ciekawości, co robisz, jeżeli słyszysz nie od danej osoby? Czy dzwonisz do skutku, aż w końcu kupi, czy odpuszczasz gdzieś tam po drodze? Nie, ja miałam zasadę, że mam zasadę, że gdzieś tam odpuszczam. Że jeżeli ktoś mówi już 4 raz nie, no to już nie chcę. Tak? Staram się nie doprowadzać klientów do krzyku i do rzucania mięsa. A jakiego miałaś do tej pory najtrudniejszego klienta? Takiego, nie ma trudnych klientów. Którego najdłużej męczyłaś? Nie ma trudnych klientów, ale bardzo dawno temu, kilka lat temu miałam klienta. Pracowałam w jednym z banków właśnie na tak zwanej słuchawce, potocznie mówiąc. Klient wytoczył proces temu bankowi. Bardzo ciężko jest mi mówić, nie podając nazwy. Nie mam doświadczenia, jednak zawsze siedzę przed słuchawką, a nie przed kamerą. No i wytoczył proces, jakiś tam był na ścieżce sądowej z bankiem, a ja mu dosprzedałam produkt jeszcze. Rozmawialiśmy 1,5 godziny, ale udało się. Produkt bardzo tego miły banku. Tego banku, jeszcze jeden produkt. Bardzo podobny do tego, z którego nie był zadowolony. Ja słyszałam w ogóle, że ty 2 razy byłaś sprzedawcą roku, czy tak? Nie. Samozwańczo. Nie, żartuję. No. Wyniki miałam raczej dobre. Słuchaj, w czym tkwi sukces? Czy to jest gdzieś tam twój upór, czyli taka wewnętrzna cecha charakteru, czy to jest... Czyli chodzi o mnie? Tak. Ja uwielbiam sprzedaż. Czy nie traktujesz tego jak pracę, jako wysiłek? Nie, no to jest zdecydowanie praca. To jest praca, która mnie męczy.
ale sprzedaż działa jak narkotyk. Codziennie rano, jak siedzę przez godzinę i nic się nie uda sprzedać, to tak trochę się zniechęcam, ale każda sprzedaż nakręca następną, 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 więc gdzieś tam się tym nakręcam. No, no właśnie. To jest taka adrenalina jak u hazardzisty trochę. Wiesz? Co robisz, gdy słyszysz od rana nie, 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 czwarty, piąty, szósty raz nie? No, to piję kawę, palę papierosa i kuruję. Kserujesz kartki? Nie, nie kseruję kartek. Nie, nie zdarzyło się, ale może spróbuję jutro w pracy. Dobrze. Marto, jak często spotykasz się z odmową u klientów? Bardzo często. W call center wykonuje się średnio 300 telefonów dziennie. Z czego powiedzmy 100, 150 to są poczty. Więc to są takie bardzo krótkie połączenia. Naprawdę, sprzedaję dziennie 12, 13 produktów, 14 to jest maks. Więc no, rachunek jest chyba prosty. Marta, słuchaj, co zrobić, żeby zniechęcić telemarketera w trakcie rozmowy? Cały czas. Żeby wystarczy, gdzieś tam odpuścił. Żeby więcej nie dzwonił, czy no bo żeby czasami po prostu gdzieś tam sprzedał. Mamy słabszy dzień, jesteśmy mniej asertywni. Ale to też jest człowiek, kupić. To też jest człowiek. Mhm. Wystarczy powiedzieć, przepraszam, nie teraz, nie dziś. Ja bardzo często, jak do mnie dzwoni telemarketer, jeżeli już na niego nie krzyczę, to mówię, że błagam nie dziś, bo błagam. Mhm. I ją naprawdę odpuszczają. To nie są źli ludzie. Słuchaj, słyszałam coś takiego, że telemarketerzy kłamią. Co o tym sądzisz? Znaczy to telemarketerzy. Każdy sprzedawca gdzieś tam omija ładnie prawdę, ale z tym kłamaniem to tak trochę demonizujemy tutaj. Nie kłamią. Każda rozmowa jest nagrywana przede wszystkim. Nie jest nagrywana, bo telemarketer lubi odsłuchiwać swój głos, tylko jest nagrywana po to, żeby klient, dla klienta bezpieczeństwa. Żeby klient nie miał tą świadomość, że zawsze może tą rozmowę odsłuchać. No właśnie, wiesz co, kiedyś mi się zdarzył przypadek, że zostałam wprowadzona w błąd przez sprzedawcę właśnie telefonii komórkowej, gdzie podobno rozmowa była nagrywana. Ja po 3 miesiącach odezwałam się do firmy z reklamacją i poprosiłam o nagranie, o sprzedaż, nagranie sprzedaży, która miała miejsce. To usłyszałam, że nie dostanę, że to już nie jest przechowywane. Po co więc to wszystko? Znaczy trochę późno z tą reklamacją, 3 miesiące, to zazwyczaj trochę wcześniej. Ciężko jest mi powiedzieć, nie wiem jaka firma, nie mogę, absolutnie nie mogę się do tego ustosunkować. Ale czy to jest tak, bo też słyszałam, jeżeli skłamał, przepraszam, że przerwę, jeżeli skłamał, myślę, że powinnaś bardziej naciskać i na pewno byś efekt uzyskał. A czy to jest tak, że taki pracodawca, szef takiego telemarketera szkoli go, jak kłamać, jak wprowadzać klientów w błąd? Czy gdzieś to jest już własna kłamać, inwencja danej wprowadzać osoby? Wprowadzać w błąd, kserować kartki, to takie jest... Nie, okay, nie, jakie nie, są nie plusy w takim razie tej pracy? Do tego poprzedniego pytania. Nigdy nie uczono mnie kłamać. Znaczy, no była jedna firma, która tam jakieś takie nieczyste, ale to krótko zwięźle na temat rozmawialiśmy. Nie uczą, jak kłamać. Skupiają się głównie osoby, które szkolą, skupiają się na tym. No, tych 3 razy tak, to moje słynne. To jest główna zasada, wszędzie powtarzana. My nie możemy kłamać. Nie możemy kłamać. Już kiedyś. No, kiedyś były firmy, o których było bardzo głośno, gdzie okłamywano klientów, gdzie naciągano staruszki, starsze panie. A wracając... To miało miejsce i nie da się od tego odciąć, ale w tych czasach żadna firma nie pozwoli sobie na to, żeby okłamywać swoich klientów, bo jest za duża konkurencja. Wspomniałaś tutaj w jednym zdaniu o starszych paniach. Gdzieś tam na rynku panuje takie przeświadczenie, że są one wplątywane, wciągane, gdzieś manipulowane i podpisują niekorzystne dla siebie umowy. Co no i to są sądzisz? Dwie strony medalu. Bo z jednej strony są takie firmy.
Na pewno są. Tak, gdzieś mają zbliżoną nazwę do firmy, z którą dokładnie już współpracuje. Są to głównie firmy sprzedające usługi telefoniczne, telefonów stacjonarnych. Mhm. Głównie, bo zazwyczaj na stacjonarny telefon, na numer stacjonarny dzwoni się już do starszej osoby, tak? No i z jednej strony faktycznie ci ludzie naprawdę są szkoleni. Szkolenie to jest za dużo powiedziane. Mhm. Tym osobom, te osoby mogą powiedzieć wszystko, oby sprzedać. Wszystko. Ale z drugiej strony taka starsza pani zawsze może powiedzieć konsultantowi jutro. Jutro ja muszę porozmawiać z rodziną. No tak, ale gdzieś tam jest naciskana, przyjeżdża później do niej człowiek, ona nie przeczyta, bo jest za drobnym drukiem i zostaje wciągnięta. No tak, tak, tak. To faktycznie, no praktykuje się to. Mhm. Nie jesteśmy w stanie się od tego w żaden sposób odciąć. To jest tak samo jak w każdym zawodzie są tak zwane czarne owce. Mhm. Czy to ksiądz, czy to policjant. Zawsze. Okej, czy ty miałaś gdzieś tam do czynienia z taką pracą, że gdzieś tam cię nakłaniano do tego, by tak wprowadzać kogoś w błąd? Mhm. Tak, przez aż 2 dni, niecałe, mm-hmm, przez jeden pełny dzień pracowałam w takiej firmie. Nie polecam. Mm-hmm. To jest złe. Nie sztuką jest kogoś oszukać. Nie sztuką jest wcisnąć produkt nieświadomej niczego babci. Sztuką jest sprzedać klientowi, który na przykład jest w drodze procesowej. Mm-hmm. Marto, telemarketer, sprzedawca przez telefon. Dla kogo jest ta praca? Dla jakich osób rekomendowałabyś takie stanowisko? Dla wszystkich tak naprawdę. Mhm. To nie jest trudna praca. Ale co, jako nie pierwsza każdy praca? Się do niej, nie każdy się do niej nadaje. Ja uwielbiam osoby nieśmiałe. Mhm. Sama jestem takim typem człowieka, który gdzieś... Kilka lat temu byłam taka dosyć nieśmiała i raczej pół roku czekałam, zanim się do kogoś odezwałam. Teraz jest to dużo prostsze. Jak widać, cały czas mogę mówić. To już jest nawyk. Ale osoby 50+, bardzo dużo takich czyli osób mamy jest. Tak, pierwszą pracę, studenci 50+. Plus. Plus, kto jeszcze mógłby pracować jako telemarketer? Jeszcze kogoś tam mamy? Osoby bez wykształcenia. Mhm. Praca to dla jest każdego. Praca dla każdego, zdecydowanie. Zdecydowanie. Liczą się chęci. Znaczy, tak? Nie dla każdego, bo to gdzieś tam trzeba polubić. Mhm. Trzeba to polubić, trzeba trochę. Każdy, kto przychodzi do call center, 3/4 osób przychodzące do call center mają takie przeświadczenie: Chryste, słuchawki, masakra, źle podchodzą do klienta. Mhm. Jeżeli uda się to nastawienie zmienić, no to taka osoba będzie bardzo długo pracowała i moim zdaniem wciągnie się w sprzedaż. Słyszałam kiedyś, że dobry telemarketer uśmiecha się przez telefon. Co o tak, tym sądzisz? Tak, tak, tak. Zdecydowanie. To jak siedzimy, czy się uśmiechamy, to słychać, to naprawdę mhm. słychać. Wystarczy, no, często jest tak, że bardzo często dzwoni do mnie konsultant, bo do mnie też dzwonią, też kiedyś nie przeczytałam umowy i słyszę, dzień dobry. I tak myślę, kurczę, on jest zrezygnowany. On nie jest zrezygnowany, proszę Państwa, bo on po prostu siedzi tak przy biurku. Więc wyprostowany telemarketer zdecydowanie lepiej. Uśmiechnięty i wyspany. Wyspaniem nie przesadzaj. Dobrze, rozmawialiśmy o stanowisku telemarketera, czym się zajmuje, również czym się nie zajmuje, ile zarabia dobry telemarketer. Naszym gościem była pani Marta Szczepańska, która 2 razy wygrała konkurs na najlepszego telemarketera. Natomiast w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak założyć działalność gospodarczą i jak założyć spółkę. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia.